Mam nadzieję, że mnie mrówki nie oblesą. Każdy, kto jara się kolarstwem górskim, marzy o rowerze, który będzie miał pełne zawieszenie, dwunastorzędową kasetę, jeden blat z przodu, najlepiej minimum 180 mm skoku, karbonową ramę, hydrauliczne hamulce czterotłoczkowe, wszędzie karbon, karbon, karbon. A tu nagle mamy takie oto coś. Hmm? Pewnie większość z was ma coś takiego w garażu, w spiżarce, na strychu czy w piwnicy, taki rower, który to staliśmy na komunię albo później kupiliśmy sobie taki rower. No i przez jakiś czas stał, leżał, zapomniany przez cały świat. Można go nazwać złomem, gruzem, szrotem, dziadostwem. Czy jakimś innym izmem. Ale tak zastanówmy się, czy opłaca się go wyrzucać, czy zasługuje na to, żeby zostać zapomnianym na wieki wieków. Ja wyciągnąłem ten rower i pomyślałem, może coś z nim da się zrobić. Oczywiście nie mam zamiaru robić z niego jakiegoś super roweru, no bo to w sumie jest trochę bez sensu. Chcę go zrobić, Tanieści, ale tak, żeby się sprawował bez najmniejszego zarzutu. Co nieco na temat tego gruzu. Rower, jak widzicie, nazywa się Vel Tour, czyli to chyba jakiś rower z hipermarketu. Jaki ma napęd? Napęd ma całkiem porządny, 24 przełożenia. Znaczy się 6 z przodu. 6 z tyłu, 3 z przodu, więc jest mega. Jak macie 12-rzędową kasetę z tyłu, to macie mniej biegów. Jesteście gorsi. Hamulce są. Rama jest wykonana nie z aluminium, tylko to jest zwykła, porządna stal. Stery mamy klasyczne. Tak samo jak kierownice. W kierownica jest bąziutka. hamulce viprejki opony które już się rozlatują 26 calowe koła no i strasznie w niewygodne siodełko więc co z nim teraz zrobię teraz zrobię z nim test test na zasadzie jak szybko nim można pojechać mam tutaj taki fajny odcinek specjalny, w którym Wykorzystam pełnie jego właściwości. Mam nadzieję, że się nie zabije, a potem zrobię jeszcze raz ten sam test na tej samej drodze, może w innych warunkach. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że się taka ładna pogoda utrzyma przez ten czas. Więc zrobię, zrobię kolejny test po już usprawnieniu, po już zmianach, o ile będzie on szybszy. Jak za niewielkie pieniądze można sprawić, żeby taki dziadowaty rower, który teoretycznie już nikomu nie, nie jest potrzebny, spraw sprawował się lepiej i żeby sprawiał z zjazdy. Także jedziemy, yeah. dobra. Plan jest taki. Zaczynamy sobie tutaj z takiego zielonego terenu, później przeskakujemy na troszkę na asfaltową drogę. A później zapierniczamy już drogą szutrową. Uf, dobra. Pięć. Nie, zaraz. Muszę to sobie ten. Trzy, dwa, jeden. Start. Dobra, a teraz małe podsumowanie. Zgrzałem się jak cholera ze swoją drogą. Podsumowując, rower nie jest aż tak zły. Znaczy, nie jest tak dobry, ale mógłby być. Ale tragedii nie ma, tak na dobrą sprawę. Biegi wchodzą bez najmniejszego problemu. Oczywiście te z tyłu, bo tu mamy indeksację. Natomiast. Z przodu nie ma indeksacji, także trzeba się do tego przyzwyczaić, i no, tragedii nie ma, ale no troszkę to tak, jakby to powiedzieć, mogłoby być lepiej, oczywiście. Nie będę tego zmieniał, bo, bo by to za drogo wyszło w sumie. Co mogę powiedzieć o tym, jak się kieruje tym rowerem? Opony nie trzymają. To trzeba sobie jasno i dobrze powiedzieć: opony są do wyrzucenia, tak samo koła trzeba wycentrować, bo ewidentnie biją jak cholera. Geometria jest całkiem spokojna, jest taka nie jest zła, jest taka bardziej zwinna i się tym, fajnie się tym rowerem kieruje, szczególnie kiedy ma się tą długą kierownicę krótką kierownicę, niedługą, krótką kierownicę może to wyglądać śmiesznie, ale mówię Wam nie ma sensu pakować do takiego roweru szerszej kierownicy, jest spoko jest fajnie, hamulce o dziwo działają, tu się zdziwiłem bo myślałem, że to będą bardziej takie spowalniacze, a tu się okazuje, że dają radę, także jestem zadowolony z tego powodu dobra, to by było na tyle w następnym odcinku Rozbiorę rower, powiem jakie będą plany wobec niego. No, i tyle. No, dzięki, trzymajcie się. Aha, i zaskrypujcie mój kanał, bo trochę mało jest tego subskrybentów. A fajnie by było, jakby było dużo. No, to na razie, trzymajcie się.